I zazdroszczę wam, szczególnie nowym chłopakom, że będziecie mogli to kurwa poczuć. Co to znaczy grać w ruchu? Wychodzimy kurwa mocno! Z Bogiem i pozwycięstwo! Co wygrać? Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Witam serdecznie. Siemano. Witam serdecznie. Cześć. Na śląskiej ziemi. Z kim mamy przyjemność? Z Angeliką z Ekstraklasy. Zajmuję się social mediami. O kurczę, to będzie o nas gdzieś głośno, tak? Dzisiaj z tego meczu? O was zawsze jest głośno. Znaczy, no dobra. Ale będzie jeszcze głośno. Oczywiście, ten oczywiście, że tak. No to bardzo nam miło. Na jakich socialach generalnie będzie tutaj relacja? Wszędzie jesteśmy i czekamy na was na TikToku. Czekacie na was na TikToku? Oczywiście, tak. No to kto chce, żebyśmy wystartowali na TikToku, to niech napisze w komentarzu ruch na TikToku. Oczywiście. Ja chcę, żebyśmy wystartowali, ale na razie działamy z Instagramem i jak rozkulamy Instagram, wtedy wejdziemy z pełną parą na TikTok. Czyli co, tak za 2 dni, 3 dni? Za tydzień. Tak, no wiesz, to jest ruch, to nie są 2 tygodnie, nie? Łukasz, powiedz mi, co ty masz za koperty? Wiesz co, to są wyjątkowe koperty, w których jest 5 koszulek dla naszych kibiców. Takich jak ty masz? Takich jak ja mam dokładnie na sobie, ty też możesz. I te 5 koszulek mogą kibice znaleźć pod krzesełkami. Właśnie będziemy te koszulki montować. Co ważne, to pierwsza akcja z naszym sponsorem głównym, sponsorem wyjątkowym z BetClickiem, który od niedawna jest chociażby na naszych koszulkach, więc zachęcamy kibiców do przede wszystkim rejestracji na stronie BetClicka. Dokładnie, idealne miejsce na belka, z kodem niebiescy. Każdy pieniądz, który wydajecie, wraca do ruchu do kwoty 100 zł, także zapraszam i widzimy się tam. No właśnie, i też z tej okazji, jak już o tym gadamy, to warto powiedzieć, że na kanale BetClick pojawiły się kulisy ekstra. Kulisy ekstra, dokładnie. I tu też właśnie chcę uspokoić wszystkich wspierających kanał Ruch TV, że to nie jest tak, że te kulisy ekstra będą już na kanale BetClick, tylko od czasu do czasu. Materiał dodatkowy, taka kolejna rzecz, dzięki której możemy rozwijać chociażby zasięgi nasze, które i tak już są całkiem spore, ale BetClick wspiera nas również na takim polu, a tam jest na przykład Dominika, dużo ładniejsza ode mnie, więc zobaczcie. Zobaczcie te kulisy. Górą poprzednio. A z BetClickiem, naszym sponsorem, za którą bardzo dziękuję. A wy panowie będziecie filmować tych szczęśliwców, tak? Kręcimy tych, co wygrają koszulki. O kurczę, to teraz zobaczymy, czy kibice siadają na swoich miejscach, nie? Zobaczymy. Żeby nie było hajło ta koszulka. Pokaż. I on się nakręcą, nie da ci już przeszkadzać, nakręca jak tego jednego tam przypiną. To komisyjnie przyklejamy. Komisyjnie przyklejamy i zobaczymy, czy... Piękny letni deszczyk. I tak właśnie kopertki lądują pod krzesłem. Ci kamery was kręcą, jak wy to znosicie? Serdecznie. Siemanko. Ale czemu ty masz taką małą? Siemka. No to jest mała, ale tak, nie? Bidna przecież. Mała, zaś nie przesadzaj. Tu kolega ledwo trzyma na przykład, nie? To widzisz, ma taką apart. Ale ja bym wcześniej bym miał starość, wiesz, jakby w taki łaził tak. To co panowie, vamos dzisiaj. Vamos, śląskie słowo, tak? Śląskie słowo, tak. Wymyślone przez naszego prezesa i dodane do słownika śląskiego. Czy twój brat widział kulisy z Zagłębia Lubin? Widział kulisy, nawet dzisiaj na meczu będzie. Poważnie? Gdzie będzie siedział? Poważnie. Na zaproszenie gdzieś tam? Tak. Jest podobny do ciebie, bo ja nie wiem, jak wygląda. Podobno bardzo. Tak? To będziemy szukać takiego. Możliwe, takiego no. Do ciebie, no. Można powiedzieć, że w jakiś sposób zadebiutował w kulisach, nie? No zgadza się, tak. Już debiut ma za sobą, no to już będzie drugi występ, jak go uda ci się znaleźć.
Jak piłka nożna pisze ciekawe historie. Tyle razy gdzieś tam mieliśmy okazję osobiście gdzieś tam współpracować. Jak Ruch był w trzeciej lidze, jak Ruch był w drugiej lidze, jak Ruch był w pierwszej lidze. A teraz okazuje się, że współpracujesz z Ruchem. Czekałem, żeby oni po prostu tutaj dołączyli do Ekstraklasy. Ja też jestem, pierwszy mecz domowy, także musi być dobrze. Z ŁKS-em do przodu, bo kolejny mecz ciężki, także dzisiaj zwycięstwo. Słuchaj, a jaki masz plan dzisiaj? Plan mam taki, że przejmuję Instagrama BetClicka, także wy to pewnie zobaczycie po fakcie, ale kolejne mecze Ruchu też będą relacjonowane na Instagramie, także polecam serdecznie obserwować. Oczywiście dzisiaj dużo konkursów w przerwie, w międzyczasie, w trakcie meczu też coś będzie dla kibiców Ruchu, także no po prostu musicie tutaj przybywać i bacznie obserwować BetClicka, bo tam bardzo dużo się dzieje. Relacje oczywiście też, te kulisy ekstra, które się pojawiły ostatnio na YouTubie, także tutaj kooperacja z BetClickiem Ruchu jest bardzo fajna i mam nadzieję, że to tylko będzie się rozwijać. No, także subskrybować kanał BetClicka, zwykłego kibica też znajdziecie tam. Tak jest. No i pięknie. Niech się au, dokładnie. Ten gość to był zwykły kibic, prawda? Dokładnie, znasz? Znam tak jako personę, nie? Twórczości. W internecie. No właśnie twórczości. O to mi chodzi, nie mówisz osobiście, nie? Głównie z tego byłem na tym Move Federation. No tak, on tam był, no bo z racji tego, że YouTuber z piłką nożną związany, no to... Tak, no to tam go najbardziej. Ten, a potem... Ja, no bo tam była drama przecież z kimś tam, nie? No, z tym jego teamem, od tego... ten czajnik, co kopa wywalił temu... No. Tyburskiemu, o co teraz walczył, nie? Widzisz to, Ruchorzu wchodzi w świat YouTube'a, nie? Może kiedyś na fejmie zawalczy jakiś zawodnik Ruchu, nie? Szczepek jak tam, wiesz, jak mu nie pójdzie, to... Kogo byś widział ze Szczepkiem, żeby walczył? Ze Szczepkiem? Ale... No powiem ci, że... Michalski. Nie, znam jedno nazwisko, ale to nie ma co. Jakie emocje towarzyszą przed tym meczem? Przed tym meczem? A set. To opowiem ci taką historię. Wodrze, Wodzisław, paręnaście lat, jak graliśmy, to przeważnie f***dol, nie? Jak się grało na przykład na Legii, albo z kimś, i później przychodzi mecz, powiedzmy, z takim przeciwnikiem naszego pokroju, to się mówiło, z kim jak nie z nimi, nie? 15-0-2 i do domu. Okej. Okay. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Tak, grupka. Każdy przeciwnik jest taki sam. Ale dzisiaj to oni tak myślą, z kim jak nie z nimi. Wiesz o tym? Oby tak było. Tak, oni. Czyżby tam była pani słynna... Ojejku, pani tak, pani Daria, a... Pani Daria. Jak miło panią widzieć. Bo... Jak miło was widzieć. Czekałam na was, tak powinnam powiedzieć. I to nie jest przygotowana wersja, tylko same fakty. Mhm. No właśnie, powiem te same słowa, co Tomek Ferenc powiedział trenerowi Fornalikowi, że jak widzimy trenera, no to znaczy, że Ruch jest w tym miejscu, gdzie powinien być. I to samo mogę powiedzieć o pani. To prawda, chwilę was nie było, ale to i tak jest wciąż piękna historia po tym boju, który stoczyliście, więc ja nie mogę się nacieszyć. Co prawda przyznam, że nie mogę się jeszcze też pogodzić z tym, że jesteśmy w Gliwicach, a nie na Cichej, bo tam najbardziej chciałabym wrócić. Ale wiem, że jesteśmy w nowej rzeczywistości, więc poczekam na te nowe okoliczności przyrody i stadionowe również. Pięknie, no to tu też jest fajnie, wie pani, tu też mamy fajne wspomnienia. No też musiałam też chwileczkę sobie przypomnieć, tak już ze swojej indywidualnej perspektywy, kiedy w Gliwicach widziałam komplet na trybunach. Wiem, że dzisiaj zobaczę właśnie taką sytuację, więc jednak są plusy, że tu jesteście, nie? Dobrze. Musiałam cofnąć się myślami do Mistrzostwa Piasta, więc zacznijmy pisać tę nową historię teraz z wami. No widzisz, jak ty świetnie rozumiesz ta telewizja, chłopcy. Ja wy świetnie rozumiecie, siemanko. Przegląd pola to jest. Słuchaj, bo my by chcieli do familiady i tam zawsze, wiesz, jak to stoją. I byli piłkarze Legii, teraz czas na niebieskich. My się z Tomkiem zgłoszymy. Tomek bardzo mądry synek. No, bez przesady. No, dużo wie. No to może tak... Mielibyśmy szansę. Kawały też fajne znomy. Ja? No. Ale jest jedna zwłaszcza osoba, która na przykład mi bije na łeb wszystkich. Tak? Pod jakim? W kawalarstwie. Tak? Kto? Ma taki repertuar kawałów, że... To ja nie wiem, musisz się domyślić i złapać. Ale brakłoby ci taśmy, bo on ma tak długie, że wszyscy zasypiają i nikt się nie śmieje. To jest jeszcze większy szat, że on to wszystko pamięta. Nie? Jeden z nowych nabytków, to ci mogę potwierdzić. Tak? Takiego? Nowych starych. Nowych starych, więc jeszcze bardziej ci pomożemy. A resztę już musisz sam dociec. Patrz, siedzi tam na ławce, możesz go zapytać. Siema Bartol. Siema. Wiesz co, twoi koledzy z szatni zdradzili mi pewien sekret. Z której szatni? Z twojej szatni Ruchu Chorzów. No, słucham. Podobno jesteś świetny w kawały.
Niezły, niezły jestem, no. Możesz nam coś sprzedać takiego, żeby tutaj, wiesz, chociaż jeden jakiś smaczek. To powiedz. Jak ten, jak wygramy mecz, będzie do śmiechu, to oczywiście. Znaczy ja ci powiem tak, jeżeli my przegramy ten mecz, to na pewno tego i tak nie da, więc możesz śmiało walić przed meczem. O, to teraz niektóry wybrać. Po meczu będę miał dużo więcej. Tak? Dobra, ale to obiecujesz mi, że jak wygramy? Obiecuję. No to ja podchodzę do ciebie i lecisz z jakąś petardą, dobra? Jasne. Jeden z lepszych przygotuję. A Seto sam jest, jest w ogóle kibic Ruchu z Niemiec. FC Deutschland. Dokładnie, a to są kibice nasi ze Dolnego Śląska, nie? Pierwszy raz na meczu jest Kuba, powiedz Kuba. Mówić mu, od bajtla niebieski, nie? Wujek zrazu. Jademy, wszystkim mobilizuję. Sam moje frele. A frele też pierwszy raz. Żona nie już, były, nie. Były. Ale były. Ania pierwszy raz, nie? Na Ruchu, tam na stadionie. Ciekawe, jak się pani będzie podobać. No, myślę, że wspaniale. Oczywiście polecam teraz, wiadomo, szkoła się zbliża, także no. Fajne piórniki, gryfne piórniki mamy. Tam szkoła się zbliża, nie psuj dzieciom humoru, ty. No niestety, no. Miesiąc jeszcze został. Ale rodzice już muszą myśleć o zakupach, tak? Dla dzieciaków, także mamy fajne piórniki. Tu z Adlerkiem, mi się tym z Adlerem podoba, ty. Z Adlerem, no. Tu taki niebiescy klasyczek. To jest na pewno. Dajcie, szkolorze, ci co łażą do szkoły, dajcie znać, jakie wolicie piórniki. Tego typu, czy właśnie takie... Jak to się nazywa? Już zapomniał. Tuba, nie wiem. Tuba, no. Piórnik Tuba. Coś takiego. Tuba z takiego, nie? Mamy też oczywiście nowe koszuleczki. 14 powodów do dumy. Chyba nikomu nie trzeba mówić, jakieś 14 powodów do dumy. To jak się obejrzałek, to znowu mi się coś przypomniało. Że... Widzisz, a jeszcze napisałeś ci, czy nie napisałeś? Napisałeś mi. Napisałeś mi. Słuchaj, jest tym lepiej, bo jest taka akcja, w której ty bierzesz udział, przekazuje koszulka swoja. My to tutaj przytoczymy. Cześć niebiescy. Przekazuję na licytację koszulkę z finału baraży z Motorem. Zysk z licytacji przekażę na Matyldę z Radlina, która zbiera pieniążki na leczenie. Zapraszam do licytowania. Który profil udostępni ta licytacja? Profil Ruch Chorzów, tak, udostępni mój post i tam będzie można licytować koszulkę dla dziewczynki z Radlina, która jest poważnie chora. W takich akcjach lubimy brać udział, więc jakby szacunek też za to, że przekazujesz. Koszulka z finału baraży z Motorem Lublin. Mile wspominasz, nie? Bardzo, ale... Fajnie by było jeszcze coś dociepnąć do tych wspomnień, nie? Żeby to nie było tak, że... Dociepnąć to znaczy? No nie wiem, jakieś... Też jakieś bramki na wagę jakiegoś sukcesu Ruchu Chorzów kolejnego. No to jeszcze ktoś przede mną strzelił, także... No jak tam przed tą drużyną ŁKS-u? To nie ta sama drużyna chyba, nie? Nie można tego tak nazwać? No nie, no fajne rzeczywiście wzmocnienia. W ostatnim momencie jeszcze ten mokry doszedł, rzeczywiście tam dobrze grał. Także na pewno zadowoleni. No. Fajnie, Ramirez, no, ten napastnik. Nie chcę tu mówić nazwiska, żebym nie przekręcił, ale rzeczywiście tak to wyglądało, to całkiem dobrze. No ale co, no my gramy u siebie. Taki niewygodny rywal, bo to jest właśnie takie nastawienie, na pewno nie nasze, ale na pewno części z kim jak nie z UKS-em, z kim jak nie tego, także tu trzeba tonować te nastroje, bo my w tej lidze nie możemy sobie na to pozwolić, żeby kogoś gdzieś traktować z góry albo gdzieś nie wyrażać jakiegoś szacunku do ich umiejętności sportowych, także na pewno trudne spotkanie, tak jak będzie każde tu, nie będzie żadnego spotkania, jeśli my, mówię to co cały czas sobie powtarzamy, my musimy grać na swoje maksimum, trzeba wyciągnąć z każdego z zawodników maksa, wszystko co tylko możliwe i wtedy nasze szanse rosną. Także dzisiaj nie może być inaczej, trzeba też siebie dać 100% albo i więcej, o ile to możliwe. Tak. Co to pani trafiła ostatnio? No to potem w montażu godą 28 minut. Tylko sprawdził, jak sobie w której minucie podał bramkę drugi. To jest niemożliwe. A drugi jechał z nami i zapłacił 28. To znaczy, że co? Że w 28 minucie wyszczelimy? No ja wiem.
wiem, że to jest niemożliwe. Była pani dzisiaj w restauracji, bo koleżanka, bo coś? Nie, w restauracji. Ja, to był twój bilet, no to był bilet tego pana. No to... Znaczy bilet, no nie bilet, rachunek, nie? Na 28 zł. No. Szkoda, że to się tak nie skończyło, żeby szkoda, ta jedna no ty... została to prawda, no, nie? Właśnie, no ale co zrobić? A dzisiaj Godej i Nozuzia, co tam się Godej Zuzia, no. Nie ma taty, bo musi pracować, ale i trzyma kciuki w robocie. No to pozdrowienia dla taty. No. A ty masz ze sobą co? Misia. Nie muszę chyba pytać, czyje są te rękawiczki? Biela. Biela. I tu jeszcze narysowałam, jak jechaliśmy na wyjazd. Że to jest bielu? Czy... Nie, no miś. Aha, miś, dobrze. Miś Kubuś. I tu jest miś Kubuś. Ale fajnie. No to oby te kurcze przyniosły szczęście dzisiaj, żeby Bielu tam nic nie wpuścił. Mamy nadzieję, że dzisiaj się uda. Tak. Uda, my to zrobimy po prostu. No. Hej, hej, robociu! Hej, hej, robociu! Hej, hej. Pozdrawiamy całych robociu. Dokładnie. Ty z niebiesko-białymi włosami? Łukasz jesteś, tak? Ja ci życzę wszystkiego najlepszego w imieniu wszystkich widzów Ruch TV. Które ty masz urodziny? 9. 9 urodziny. Tak jest. To kolego, jaki ty wynik tutaj typujesz dzisiaj? 4-3 do Ruchu. 3-0! Ale to on typuje, dobra? Dobra. Nie, ja ci życzę, żeby na te urodzinki Ruch wygrał, albo jakikolwiek punkt dzisiaj zachował tutaj i przywiózł do Chorzowa, nie? No bo każdy będzie kazisz. Jasne, fajnie. Dzięki, pozdro! Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Gdzie rozgląda się pan bardzo? Nie, no bo waham się, czy tu zostawić samochód. No chyba ten nie wyjedzie na pewno. No ten, ale ten nie musi, bo ja go zostawię, bez mnie nie wyjadę. Dobra, zostawiam tak, w razie czego mnie ściągną. Na razie będą wołać jak coś, nie? Bo tutaj rozumiem war dzisiaj, tak? Dzisiaj warujemy, dzisiaj poważne zawody to warujemy. No, ostatnio pan miał okazję w roli sędziego głównego sędziować Ruch Termalika, nie? Ruch Termalika, tak, super. Tam była właśnie taka kontrowersja pod koniec, znam piłkarze bardzo się tam gdzieś tam podlecieli do pana sędziego. Przerwałem, bo chciałem, żeby sprawdził. Tak, było, że no można było chyba trochę mądrzej to zrobić, ale to czasami właśnie tak jest, że człowiek się gdzieś tam popędzi, szybko chce skończyć, bo wydaje mi się, że jest neutralnie, a jednak ten gwizdek jakby wybrzmiał 10 sekund później, to byłoby bardziej akceptowalne. No ale uczymy się na błędach. Właśnie także to chodzi, żeby się uczyć na błędach. Uczymy się na błędach. Lepiej na czyich, ale najlepiej człowiek się uczy jednak na swoich. Powodzonka. O, ty mokry, ty od razu na strzał. Ale żeś walczył. Ale żeś walczył o to, żeby być w ŁKS-ie, słuchaj. Ja walczyłem? Kontrowersyjne jakieś wpisy na Twitterze. Żadnej kontrowersji. Żadnej kontrowersji. Pełen luz. No i co, mokry, no szybko się widzimy znowu. Znowu, ale w dobrym miejscu, co? W dobrym miejscu, no dobrze, że oboje w tym samym. Właśnie, o to jest ważne, że oboje... Nie, daj się rozproszyć przed meczem. A to znowu to samo, co ostatnio. Dobrze, nie, to jest to ostatnio. A nie, to dobra, to nagrywaj. Chodź, gadamy, chodź, dobrze mi poszło. To ja lepiej z niego nagrywajcie. No ostatnio remisik, mega spotkanie ostatnio dla kibiców. Fajnie, no. Trochę dłużej pogadać, to może będzie do przodu na jedno. Właśnie nie wiem, bo wtedy nam strzelili w końcówce. Słaniaczki. Mokry, ja muszę to... Nie zdradzę oczywiście wszystkiego, ale naprawdę zaimponowałeś mi, całej drużynie, tym, co na jaki pomysł padłeś przed ostatnim meczem Ruchu Chorzów. A, o to ci chodzi. No, o to mi chodzi. No, nie mamy zdradzić, wiemy, że nie chcemy no, tego nie, zdradzać, będziemy ale... chyba zdradzać, ale... Pokazałeś naprawdę, że kurczę, no takie szczere to było. Tak, to było szczere. Naprawdę szczere i no nie ukrywałem tego też chyba wszystkiego, że kibicowałem Ruchowi też, żeby awansowali, tak jak nawet chyba tobie odpowiadałem na Twitterze, że fajnie by było, jakbyśmy awansowali z pierwszego, tak. A wy z drugiego i wszyscy byli szczęśliwi. Tak. I tak się też stało. Tak się też stało i super i... Kurczę, nie wiem, czy to dobrze, że trafiamy od razu w drugiej kolejce na siebie, bo tak naprawdę nie wiemy, czego się... Ma to znaczenie. To znaczy, ja uważam, że wiemy i my i wy wiemy, bo się dopiero graliśmy ze sobą, także... Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy będziemy grali... Ja jedynie co żałuję na pewno, że... nie gramy na Ruchu po październiku. A no tak. Powiem szczerze, że wiele spacerów odbyłem po Parku Śląskim, gdzie chodziłem i mówię, kurde, marzenie by było tam zagrać, ale mówię, no nierealne. A to jest, to się a dzieje, tu, a tu się dzieje i jasne, nie? I tutaj żałuję, że właśnie, że gramy w Gliwicach, a nie na Stadionie Śląskim.
Dzień dobry, panie Letniowski. Dobry. Witam serdecznie. Była okazja z Braciszkiem już porozmawiać? Pierwszy raz, znaczy gramy pierwszy raz na siebie, ale jeszcze nie było. Odprawę mają chyba. Kurczę, ale wy macie te braterstwo takie dziwne. Tu ten z Widzewa przyszedł, ty w ŁKS-ie. No. Jak wy się dogadujecie? Nie no, super, nie? Tak nie zwracamy aż tak na to uwagi, nie? Każdy ma swój klub, widzisz, profesjonalnie do tego podchodzimy. No ale derby lekkie, takie derby trochę, nie? Trochę derby. No szkoda, że w derbach Łodzi nie graliście, nie? No bo nie, no ja teraz przyszedłem i Julek był w tamtym sezonie, mnie jeszcze tu nie było w ŁKS-ie, więc nie udało się niestety. To by była historia, nie? W derbach Łodzi zagrać przeciwko bratu. Super, super, super. No ale tu też fajnie, jest klimat, jest klimat. Nie wiem, czy takie historie w ogóle były, że w derbach dwóch braci grał. Nie było, podobno nie było. No i było blisko, ale no nie udało się. Chociaż takie mini derby tu będą, nie? No tak, to tak można powiedzieć. No, zobaczymy. Dobra, to ja życzę jedynie bez kontuzji, bo tego mogę życzyć z perspektywy Rułożów. No właśnie, panie Glapka, pan żeś się zasiedział w tym ŁKS-ie trochę. No ale bardzo dobrze, tak? Rozbijamy się powoli. No, słuchaj, dla ciebie to miejsce no nie jest przypadkowe, nie jest, że tak powiem, no, obce. Mogę powiedzieć, że to przypadek, ale co mogę więcej powiedzieć? No, idealny moment, o tak powiem. Śląskie powietrze, no to on mi służy. Oby dzisiaj nie, byś się zakrztusił, słuchaj. Tak, jednak zaliczyłeś ten awans z klubem. No tak, no, także zaliczyłem, jest... tak, jakąś cegiełkę tam małą dołożyłem. Wiadomo, co, moimi kroczkami, teraz Ekstraklasa, no to cieszy, tak? Super. No słuchaj, obyś był kiedyś tak dobry, żeby do ruchu przyszedł. Nie mówię, no zobaczymy, jak życie co przyniesie. Nie? Profesjonalny piłkarz jakby nie widzi, jak przeszkód, nie? No dokładnie. Zobaczymy, co życie przyniesie. Na razie się skupiam na dzisiejszym meczu i zobaczymy, nie? Na kolejne zwycięstwo nadszedł czas. Ekstraklasa Ruch. Lubliniec? Pewnie. No. Niebieski, no właśnie, obcy, ja was nie poznam, ja tak, mnie sam tak zagadujecie. No to widzę, że Lubliniec się rozwijał. 20 osób dzisiaj. Myślę, z Lublińca 20 osób? 20 osób dzisiaj. 22 nawet, tak, dokładnie. 22 osoby, więc... No to gratulacje panowie i za to, za działanie i za poszerzanie w tych nieoczywistych terenach niebieskiej wiary. Podobno ostatnio obcy nam z Nakła powiedzieli, że jesteśmy najbardziej oddaleni na Zypiździowiu miastem, który kibicuje Ruchowi, więc... Możemy tacy być, ale powiększamy ekipę. Panowie, wszyscy razem. Amen, Ruch. Ja te panie skądś kojarzę. Bardzo podobne do siebie. I dwie. I dzisiaj rozumiem... serce lekko podzielone na pół. Do tego zmierzam. Widziałam. No ale co, no remisik byłby taki, no ale wiadomo, no. Rozumiem, partnerka Bartola i partnerka Mokrego. Żona już? Tak. Mokrego? Nie. Gdzie, no Mateusza. Mateusza, ja widziałem zdjęcia ze ślubu. Bardzo ładne. Dziękujemy. No dobrze, to ja bym życzył danego meczu i oby jednak na niebieską stronę. No, ja też bym tak wolała. No, Radomsko w każdych kulisach, na każdym szpilu za Ruchem, nie? A dzisiaj jesteśmy zawsze tam. Niebieska Ruda Śląska, Widzewiacy Radomsko. Pięknie! Ale fajne! For you, to może od nas. Ja. To bardzo dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz salę Radomską i Ruda Śląska. Ja i Ruda, ja. A wy dzisiaj trochę bardziej kibicujecie temu Ruchowi, nie? Bardziej, tylko Ruch. Król Strzelców Ruchu Chorzów Juniorów, gdzie? 20 lat temu. Tomasz Ogieński, Król Strzelców Juniorów. No to gratuluję, mi bardzo miło poznać. A se to nie puszczę tego. Mole... A to nieprawda jest? Prawda. No to musimy dopuścić. Molek Kudełko Ogiński. Ja cię kręcę. To jest Czech. No. To dzięki za przedstawienie. Jurek Wyrobek będzie znowu. Pierwszy raz w ogóle świadomie idę na Ekstraklasę. Dopiero jak miałem 2 lata, to byłem, to byłem. A nie pamiętasz pewnie, jaki to był mecz? Nie. Właśnie mówię, że pierwszy raz idę świadomy na mecz w Ekstraklasie. A ile teraz masz lat? 9 września kończę 9. Ale no to kurczę, to ja ci kolego gratuluję. Ja byś miał miłe wspomnienia z tą Ekstraklasą i już oby się nigdy nie zmieniło to. Dziękuję. Pozdrawiam cię. Całuski. Pozdrawiam. Pozdrawiamy.
Dzień dobry, panie Eugeniuszu. Bardzo, jak zawsze, miło pana widzieć. Nie również miło. No i cześć, witam. Dobry, dobry, dobry. No i co tam dobrego u pana słychać? No ja się przede wszystkim cieszę, że mogę znowu być na meczu Ekstraklasy Chorzowskiego Ruchu, nie? Bo po tylu latach, żeśmy grali tam na niższym poziomie, ale w tej chwili bardzo się z tego cieszę. A tym bardziej, że gramy z ŁKS-em, a ja z ŁKS-em debiutowałem w Ekstraklasie. To był mój debiut w Łodzi. Cokolwiek, to znaczy... Tam był mecz przegrany, ale dzisiaj będzie wygrany i to w stosunku 2-1, 2-0 dla Ruchu. No jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj mogę to spotkanie oglądać w Ekstraklasie. Tyle mogę powiedzieć. Zawsze pan, panie Asset. Zawsze pan był przy spadkach, przy najgorszych chwilach i tych najpiękniejszych. Także szacunek dla pana jeszcze raz. Nawzajem, dziękuję bardzo. Marku, ja, z racji, że kulisy zawsze musi być wysoka temperatura w kulisach i muszą tu być sensacyjne rzeczy, no to Marku, ja bym chciał się zapytać ciebie, czy kibice nie muszą się martwić tym, nie, no, tym, że właśnie no, musiałeś o wiele wyjść z pokładu? Nie, nie muszą się martwić, klub jest w Ekstraklasie, zwykle działacze, jestem pierwszym tak zwanym działaczem, który odchodzi z klubu, kiedy pełno w kasie. To chyba się tak nie zdarzyło w historii. Był ruch bez Golińskiego i będzie istniał też, jak go nie będzie, więc znasz sprawę, znasz kulisy, nie chcę się rozwodzić. W ruchu można pracować moim zdaniem albo na 1920%, albo wcale. No, nie można się przytulać do klubu, jak jest sukces i gdzieś tam brylować, jeżeli się nie można poświęcić w 100% i że tak powiem 24 godziny na dobę brać odpowiedzialność wszystkim za klub, a nie wtedy, kiedy jest fajnie, jest sukces, tylko wtedy, kiedy też jest słabo. To zawsze można, na to zawsze można liczyć i też zawsze o to apeluję, żeby wszyscy, że tak powiem, spojrzeli w lustro i sobie zadali pytanie, czy jest dobrze, czy jest źle, czy to, że jest w Ekstraklasie, to jest fantastyczne, że już zapominamy, czy... No dzięki Bogu w Ekstraklasie chyba nie będziemy słyszeć, że nie chcą awansować. No tak, Asset. Tak. To chyba nam nie grozi, nie? Jak chłopcy będą dawali z siebie wszystko, w co mocno wierzę, to po prostu będzie dobrze, będzie godnie, a jak jest godnie, to są za tym zwykle wyniki. No i tyle, trzeba się o to bić, to jest najważniejsze. Tam wszystkie inne sprawy są mało istotne. No musimy punktować, dzisiaj jest taka okazja, dzisiaj musimy wygrać ten mecz. Pan Eugeniusz 2-1. Bo zawsze pan Eugeniusz dzwoni po meczu, rozmawiamy, omawiamy, ma cenne uwagi, oczywiście największego, najlepszego fałsa, jakie można wyobrazić, ale też typujemy wyniki. No i to znaczy, ja mogę tylko potwierdzić, że pan tutaj, którym rozmawiamy, to był tak, to jest w pewnym sensie wybawiciel ruchu. Jeden z wybawicieli, którzy naprawdę się tego przyczynili, bo to obserwuję od trzeciej ligi już. I stale i opieka doskonała nad tymi odbojami i zaangażowanie się w urządzanie różnych tych imprez, przede wszystkim kibicowanie i dbanie o tych zawodników, którzy powiedzmy w tej chwili osiągnęli taki fajny sukces, jakim jest ta Ekstraklasa. No to Marek, ale to masz klucze. No to nadszedł mecz, debiut Rłożów w meczu domowym w Ekstraklasie. Nadeszła wielkopłonna chwila. No wszyscy na nią czekali i mam nadzieję, że będziemy ją potem dobrze wspominać. Także to jest chyba najważniejsze. Cieszmy się tym, co teraz jest, ale też już budujmy nową historię, nową kartę i fajnie, żebyśmy się też zapunktowali i też weszli w tą ligę już tak z większym przytupem niż w naszym debiucie. Jeszcze może nieudany minimalnie, ale myślę, że dzisiaj już ta trema zejdzie, też gramy z przeciwnikiem, który też niedawno jeszcze był z nami w pierwszej lidze, także myślę, że może troszeczkę będzie pod tym względem łatwiej, ale mówię, mecz meczowy nierówny, trzeba to wywalczyć, wygryźć i myślę, że z dobrym skutkiem. Ogień na trybunach na pewno będzie, także chłopcy muszą dojechać do tego i na pewno dojadą, także walczymy do końca. A użyć tego śląskiego słowa vamos. I vamos, forza i jazda, także dawaj.
to co, Adler, jadymy, nie? Ascet, będzie dobrze, obejrzysz, to jest ruch. Chłopcy mają 10 koła ludzi sam na stadionie za sobą. Nie ma innej opcji jak ino zwycięstwo. Ja w nich wierza, nie rozpokazali ambicja i walka i tego od nich oczekujemy. Jeronasz momciary, dowadź już ten szpil! Przegraliśmy ostatnio, ale trudno. To jest nieważne i liczy się dzisiaj. A mówię wam, że dzisiaj to będzie kurwa coś zupełnie innego. I zazdroszczę wam, szczególnie nowym chłopakom, że będziecie mogli to kurwa poczuć, co to znaczy grać w ruchu. Wychodzimy kurwa mocno, z Bogiem i po zwycięstwo! Co wygrać? Jęk zawodu. Dobra akcja, ale strzał nieudany. No i co, jak ten debiut u siebie Ruchorzów oceniany przez te pierwsze 45 minut? Co, zabawa super. Piłkarsko, wynikowo dobrze. Jo. A kiedy okazja będzie skomentować? Na Legii. Tak? O kurczę, no to by było tam szczęście przyniosło. Mam nadzieję. Aceto, widzicie, że za dużo, Aceto, co za dużo powiesz, nie, to on będzie w Kanal Plus tam pogodą. No, ja wiem. Dzisiaj my przyjechali ekstra mecz 1100 km. O kurczę, skąd? Z Niemiec, nie, ale my szóstym, to ja moja baba, nie, ale my szóstym, nie? Moja baba. Miło poznać. Rób swoja robota, a nie nerwuj się. A ja się nie czym się, nie nerwuję. Bardzo dobrze. No to udanego szpilu, to by wracało się dobrze te 1000 ponad kilometrów. Co się będzie teraz działo? A będzie konkurs, wiesz, będą strzelać bramki, no, z Betnika będą osoby, które zakupiły bilety poprzez aplikację Betnika, będą strzelać na Adlerowi. Adler zobaczymy, czy w formie. Każdy, kto strzeli, dostaje koszulkę i gadżety, kto nie strzeli, dostaje same gadżety, więc warto spróbować.
I co, mamy tych ludzi? Udało się, w końcu są. Kocik, co ty do konkursu idziesz? Tak się trafiło, widzisz? A trafisz chociaż ta bramka? Postaram się, wiesz kiedy ostatnio futbol grał? W 45. Jak? Jakie oczekiwania? Jak forma? Forma słaba, ale najważniejsze, żeby się nie przewrócić, dokładnie. Może lepiej tam można przestrzelić, nie wiem. Adlerowi łeb ściągnąć, ale nie można się przewrócić. To niech sam Richard pokaże, co to za gieszynk tam jest od Betclicka. Tak richtig, żeby namacalnie obejrzeć. A widzicie? Nie wiem, czy to jest dobry rozmiar. Adler Betclicka zrujnuje. Oni są chyba dogodani z tym Adlerem. Ten Adler na bramce bo zrujnuje. Tragedia, musi potrenować z Bieleckim, bo co to jest? Nie no, ale umówmy się, dla nas dobrze, kibice się cieszą, tylko o to chodzi. Brawo Adler, ale... A daj pokój, patrz jak ją wyglądam. Moja mnie w domu zacząśnia, bo mnie wyśle na wasz bret, co by te łachy prać. Ech. Adler, ty hachorze, jak ty wyglądasz? Ja ci już wasz bret szykuję. Z ruchem Chorzów. Nie, no hit. Tak się cieszę, że wow. Ale walczyłeś tam. Nie chciała, ale w końcu chciała. Nie chciała paść, bo na dwa razy, ale najważniejszy jest finalny. Nie. Ale jest. Brawo, no pięknie. To teraz można spokojnie skupić się na następnym meczu i się cieszyć. Tak jest, dwoić i troić teraz. Zostawiłeś. To trzeba zapisać, pierwsze w Ekstraklasie. To trzeba zapisać i zapisujemy. Jest. Thank you.
to też do ramki, to też do ramki. Pierwsze w Ekstraklasie, to też do ramki. Dobrze, dobrze, tak mówię. Panie Bielecki, gratuluję czystego konta, ale przede wszystkim zwycięstwa. To jest fajne. To jest fajne. I co, jak się czujesz? Fajnie. Głowa pewnie uspokojona teraz po tym. No mental, mi akurat mental się strasznie w tym tygodniu zaszło. Tak? No to widzisz, no ale dobrze. Jest strasznie zdołowany. Ale teraz chyba nie będę. Ale to jest ruch. Tu jest raz skrajnie źle, raz skrajnie dobrze. To tak musi być. Ja to przytułem najlepiej. No to teraz wszyscy na Legię, niebiescy, wszyscy na Legię, ale to nie będzie trzeba tu. Tu nie trzeba będzie nic motywować. No to co Maciek, powrócił KS Ruch Orzów, szereg i Ekstraklasy, no i przytupem u siebie. Nawet nie wiesz, jakie to uczucie znowu tutaj wygrać. Naprawdę piękna sprawa, kurde. Dzisiaj można powiedzieć, że zupełnie inaczej to wyglądało. Nie wiem, zanalizujemy dlaczego akurat tak, ale dzisiaj był ten ruch, co nas przyzwyczaił w pierwszej lidze. Także oby tak dalej. Oby tak dalej. To teraz na Legii. Obornie pracujemy, ciężki mecz kolejny, ale jak zawsze głowy na pewno nie damy w dół, będziemy walczyć. Dawaj ten kawał, obiecałeś. Obiecałeś, widzowie mi nie wybaczą. Dajesz, chodź. Idą trzy pomidory przez tor, jeden mówi, ty k***o, pociąg są. No co panowie, tym razem pierwsze koty za płoty, można powiedzieć tak już konkretnie, fajnie, cieszymy się. Przede wszystkim super gra, z mojej perspektywy przynajmniej, ja to tak oceniam na gorąco, że naprawdę dobre zawody, fajnie się na to patrzyło, były okazje, wiadomo, że ŁKS też miał swoje, wyszliśmy z tego ogromną ręką, pierwsze punkty w Ekstraklasie, super, oby tak dalej, jedziemy do Warszawy. Na ciężki teren. No, każdy jest ciężki, no. To jakby nie, już przed meczem nie skazujmy się na porażkę, jedziemy po 3 punkty, tak jak w każdym meczu. No właśnie, w tle leci Serve Your Tears for Another Day. Tak, to jest ta piosenka, która nam psychikę uratowała i od trzeciej ligi, że tam w najgorszych takich sytuacjach żeśmy sobie zawsze puszczali ją i jakoś nam ratowała jeszcze psychę. No i to jest takie wspomnienie, także super sprawa. Dzisiaj w innych okolicznościach możemy się znajdować i obyśmy długo w tym byli i niech ta bajka trwa cały czas, także trzeba to kontynuować. Za tydzień też się nie bać wyjechać na ciężki teren do Warszawy. Spróbujmy zrobić też niespodziankę. Wiara czyni cuda, także jak to powiedział ten pierwszy śliwki, robaczywki i drugie koty za płoty, także jedziemy na pełnej. Bo jak to z twojej perspektywy, pierwszy po przerwie mecz w Ekstraklasie u siebie, no tak w cudzysłowie? Fantastycznie, fantastycznie, fantastyczne przeżycie i bardzo się cieszę, że mogliśmy w końcu z Krzyśkiem Noskiem po tych latach krzyknąć, kto wygrał mecz w Ekstraklasie. Gratulacje, Kasper, zajebiście. No i przede wszystkim, wiesz, po tym takim, wiesz, przetarciu w zeszłym tygodniu dzisiaj było widać jednak trochę tej fajnej, tej takiej jakości też futbolu, parę zarąbistych akcji. Do mnie, wiesz, bramki jasne, że i Tomek, i Kasper super, ale to, co dzisiaj też Szczepek z przodku zrobił, wiesz. No to... kto mi nie wierzy, niech się zobaczy powtórki. Taka na plus. Program Ekstraklasa Live Park widziałeś? 10-minutowy? No oczywiście, nie? Ale kurczę, serce rośnie, nie? Jak... Wyznacz tam z naszych kulis wykorzystali ujęć, jak mi serce rośnie. A ja chciał powiedzieć, że jego znam, to jest mój kolega, my razem na piwie, my razem nawet piwo bezalkoholowe pili. I nie ino. Cieszymy się, że w końcu gdzieś tam ono zgadzają, że ktoś też taki... No ale hopie, no kurde, jedna, wiesz, taki kolos medialny, Kanal Plus bierze, wiesz, w pigułce taki, wiesz, wypuszczo, ta cała historia, wiadomo, że to ciężko całe te, wiesz, kilka lat w 10 minutach zmieścić, ale udało się i naprawdę ta esencja tam była zawarta i tak się, ja się to puściłem i mam takie, ale kulisy Asceta lepsze. Dobrze, to czekam na test dzisiaj. Czekaj, nie zapomnijcie łapce w górę, subskrybowaniu kanału. Oczywiście. I zostawcie komentarz, komentujcie, dużo komentujcie. Co tam do myśli? Dużo wspierać, bo wtedy można kulisy ekstra oglądać to raz, a potem od ciebie pełno R-ka i Sandra godała, że za niedługo będzie miała pełno R-ka, a już mam. Gratuluję. Dzięki. Dobrze, lecimy dalej komuś. Ja.